Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasze życie jako ludzi jest w ogromnym stopniu uzależnione od pogody i klimatu. W dawnych czasach, a w wielu miejscach jeszcze i do tej pory, dłuższa susza oznacza katastrofalny głód. Ulewne deszcze niszczącą powódź, zładowania atmosferyczne mogą grozić pożarami i ogromnymi zniszczeniami. Tak samo huraganowe wiatry potrafią robić olbrzymie szkody. Nie tylko w krajach nierozwiniętych, ale również w tych, które są należą do tak zwanych bogatych i rozwiniętych krajów, jak na przykład Stany Zjednoczone. Nawet ten postęp cywilizacyjny, oczywiście w pewnym stopniu to naszą zależność ograniczył, ale tylko w pewnym stopniu. Niedawna awaria sieci elektrycznej w Stanach Zjednoczonych spowodowana wyładowaniem elektropiorunowym potrafiła narobić olbrzymich szkód i zdezorganizować życie na znacznym obszarze tego wielkiego kraju. Tak więc nasuwa się pytanie, czy przy całym postępie technicznym, z jakim obecnie mamy do czynienia, nie moglibyśmy spróbować sterować pogodą, tak żeby jej przebieg odpowiadał naszym potrzebom. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, no, musimy sobie najpierw zdać sprawę z tego, że na dobrą sprawę to w małej skali to my pogodą sterować umiemy od bardzo dawna. Na przykład w zamkniętych pomieszczeniach możemy sobie stworzyć mikroklimat, jaki nam się żywnie podoba. Ale nawet na otwartym terenie też w małej skali jesteśmy w stanie trochę na zjawiska atmosferyczne wpływać. Sadownicy dobrze wiedzą, że w przypadku przymrozka nocnego w bezwieczną, pogodną noc zadymienie sadu na przykład powoduje, że te szkody przymrozkowe są znacznie mniejsze, ponieważ dym ogranicza wypromieniowanie i ogranicza spadek temperatury. Wszyscy czytamy, czy słyszymy w telewizji, czy w radiu o narastającym problemie efektu cieplarnianego, ocieplania klimatu. Wprawdzie sprawa, czy ten efekt jest efektem naturalnym, czy jest skutkiem działań człowieka, jest ciągle dyskusyjna, ale sam fakt, że taka dyskusja się toczy, świadczy o tym, że my jednak jesteśmy w stanie na pogodę wpłynąć, nawet nie w takiej lokalnej skali, ale wręcz w skali globalnej. No więc jak to jest? Czy potrafimy tylko zakłócać ten stan atmosfery, klimat i pogodę, czy moglibyśmy także spróbować nią posterować w kierunku, który nam jest potrzebny? Musimy sobie przede wszystkim zdać sprawę, że procesy atmosferyczne, zwłaszcza te w większej trochę skali regionu, kontynentu czy całego globu, angażują olbrzymie energie. Przeciętna średnia burza wyzwala więcej energii niż duża bomba jądrowa. Tyle, że robi to nie w ciągu ułamka sekundy, a kilkudziesięciu minut, paru godzin. I w związku z tym niszczące skutki są znacznie, oczywiście, mniejsze, choć też potrafią być niemałe. Więc o tym, żebyśmy byli w stanie nie tylko sterować, ale sterować jeszcze w odpowiedni sposób pogodą w dużej skali, kraju, rejonu czy kontynentu, to nie możemy myśleć o tym, żeby to robić metodą na siłę, bezpośredniej ingerencji energetycznej. Po prostu nie mamy takich źródeł energii, żeby to zrobić. Możemy jednak próbować znaleźć w atmosferze takie czułe miejsca, w których stosunkowo małym wkładem energetycznym bylibyśmy w stanie zmienić kierunek przemian energii w atmosferze, tak jak na przykład przekręcając małym wysiłkiem przełącznik sieci elektrycznej, możemy olbrzymie strumienie energii skierować w jedną lub w drugą stronę. Ale na to musimy znaleźć te przełączniki w atmosferze, znaleźć sposób, żeby je przekręcić, bo to nie zawsze musi być tak bardzo prosta sprawa. I wreszcie musimy mieć jaką taką pewność, że skutek tego zabiegu będzie taki, jaki nam jest potrzebny, a nie inny. A tu sprawa nie jest wcale taka
prosta. Atmosfera jest bardzo skomplikowanym układem, w dodatku sprzężonym jeszcze z innymi układami na Ziemi, takimi jak oceany czy biosfera. Jest, jak to się mówi, układem funkcjonującym w reżimie chaotycznym, to znaczy bardzo wrażliwym na niewielkie zakłócenia, mała zmiana warunków początkowych jakiegoś procesu może doprowadzić do zupełnie różnych jego przebiegów. Tak więc jest tutaj cały szereg olbrzymich trudności w realizowaniu takiego programu, nawet wtedy, jeżeli taki czuły punkt, wrażliwy, taki przełącznik potrafilibyśmy znaleźć i wykorzystać. Jak dotąd sukces udało się osiągnąć na dobrą sprawę tylko w jednej dziedzinie i to trudno mówić o sukcesie do końca, pomimo, że historia ma już tego oddziaływania, ma już blisko 60 lat. Tym obszarem zjawisk atmosferycznych, w których możemy tego rodzaju zabiegi względnie skutecznie przeprowadzać, są chmury i opady. Żeby wyjaśnić, jak to można robić, jak to się robi, musimy zacząć od paru słów na temat fizyki chmury i opadu. Chmura to jest zbiorowisko mikroskopijnych kropelek wody lub kryształków lodu lub mieszaniny jednego i drugiego. Mikroskopijnych to znaczy o rozmiarach rzędu kilkunastu, najczęściej mikrometrów. Na to, żeby chmura powstała, wilgotność powietrza musi przekroczyć stan nasycenia, to jest 100% wilgotności względnej. Z tym, że osadzanie się wody przy osiągnięciu stanu nasycenia, tak jak obserwujemy na szybach, na przykład samochodu, czy szybach nawet w mieszkaniach, w taki wilgotny dzień, następuje rzeczywiście około tych 100% wilgotności tej teoretycznej, znanej z kursu fizyki. Natomiast w atmosferze, w której nie ma jakichś takich w pobliżu takich przedmiotów właśnie, jak szyba, czy inne, czy ściany, czy coś innego w tym rodzaju, to samorzutne pojawienie się takich maleńkich kropelek jest niemożliwe. Na to potrzebne są znacznie większe wartości wilgotności, sięgające kilkuset procent tego stanu nasycenia, który jest nam znany z tablic i wykresów fizycznych. Powodem tego są zjawiska powierzchniowe zachodzące na tego rodzaju małych obiektach. Tym niemniej w atmosferze do kondensacji przy tych 100% wilgotności, a czasem nawet przy niższej wilgotności, z reguły dochodzi, dzięki temu, że w atmosferze występuje duża ilość aerozolu, drobnych pyłków, które mogą służyć za tak zwane jądra kondensacji. Na to, żeby taki pyłek, bo nie każdy pyłek tym jądrem kondensacji dobrym będzie, muszą one zawierać pewną ilość substancji higroskopijnej. Te pyłki są bardzo maleńkie, submikronowe, mają poniżej 1 mikrometra najczęściej. I na nich mogą, dzięki tej higroskopijnej własności tych substancji, które na nich się znajdują, powstawać te właśnie maleńkie chmurki, kropelki chmurowe. I rozmiar, który one w tym procesie osiągają, na ogół zależy od tego, jakiej wielkości było to jądro kondensacji. Jak powiedziałem, większość tych jąder jest taka, że te kropelki osiągają rozmiar rzędu kilkunastu mikrometrów, ale zdarzają się takie jądra od czasu do czasu, dosyć rzadko, tak zwane jądra gigantyczne lub ultragigantyczne, na których może powstać kropelka nawet 50-mikronowa, a więc jak na stosunki chmurowe bardzo duża. Chmury poza kropelkami wody mogą również zawierać kryształki lodu. Kryształki lodu tworzą się też nie przy temperaturze 0 stopni Celsjusza, tak jak to
jesteśmy do tego przyzwyczajeni z warunków, powiedzmy, laboratoryjnych, domowych, lecz też na to, żeby kropelka zamarzła, musi albo być osłoziębiona do bardzo niskiej temperatury, rzędu minus 40 stopni nawet, albo musi mieć kontakt z obiektem, na którym proces krystalizacji lodu może się zacząć. I znowu tutaj w grę wchodzi aerozol, w którym pewna ilość substancji o krystalicznej strukturze, podobnej do struktury krystalicznej lodu, jest obecna. To są tak zwane jądra zamarzania, które powodują, że lód w chmurach pojawia się znacznie wcześniej niż te minus 40 stopni. Tu chciałbym przypomnieć, że temperatura w atmosferze z wysokością spada. Przeciętnie mniej więcej 6 stopni na kilometr, czasem więcej, czasem mniej. Są czasem cienkie warstwy, w których nawet rośnie z wysokością, ale generalnie spada i na wysokości 5-6 kilometrów, nawet w strefie tropikalnej, zaczynają się już temperatury ujemne. W naszych szerokościach w lecie to jest przeważnie około 3-4 kilometrów nad poziomem ziemi. I mówię, już przy temperaturze około minus 15 stopni potrafi tych kryształków lodowych może być całkiem sporo. Chodzi nam o to, w jaki sposób dochodzi do powstania opadu. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli porównamy taką typową kropelkę chmurową z kroplą deszczu, która ma średnicę rzędu na ogół kilku milimetrów, od pół milimetra się liczy deszcz, poniżej pół milimetra mrzawka, ale typowy deszcz to są właśnie krople mniej więcej milimetr, dwa, trzy. W ulewnych deszczach, powiedzmy, może dochodzić nawet do 5-6. Większe krople już nie, dlatego że one się wtedy rozpadają pod wpływem działania sił aerodynamicznych. Więc na powstanie takiej jednej kropli opadu potrzeba rzędu miliona czy kilku milionów kropelek chmurowych. I jest problem, w jaki sposób one mogą się połączyć. Otóż sprawa nie jest taka łatwa, dlatego że takie małe kropelki o średnicach mniejszych niż 30 kilka mikrometrów, a większość kropel chmurowych taka właśnie jest, nie są w stanie się z sobą zderzyć w swoim normalnym ruchu opadającym, bo one powolusieńku opadają, powiedzmy rzędu centymetrów czy milimetrów na sekundę osiadać pod wpływem siły ciężkości i oporu powietrza, który spowalnia ich opadanie. Zresztą tam są stale ruchy w powietrzu turbulencyjne, które powodują, że trochę opadają, trochę się wznoszą, więc to powoduje, że ta chmura praktycznie jest zawieszona w powietrzu. Więc pod wpływem tych ruchów one się nie będą łączyły, dlatego że siły aerodynamiczne działające między dwoma zbliżającymi się takimi maleńkimi kropelkami są tego rodzaju, że te kropelki się jakby wzajemnie odpychały. Sytuacja się zmienia wtedy, jeżeli jedna z tych kropelek ma średnicę większą niż mniej więcej 35-40 mikrometrów. Takie troszkę większe kropelki już są w stanie w swoim ruchu opadającym łączyć się z innymi kroplami. I jeżeli ten proces raz się zacznie, to narasta lawinowo, ponieważ im większa kropla, tym ma większą szybkość opadania i większą zdolność wymywania tych drobnych kropelek chmurowych, powiększając w ten sposób swoją masę. Tylko jest właśnie problem, że większość chmur nie zawiera takich kropelek dużych. Ratunkiem tutaj są te właśnie tak zwane jądra gigantyczne, które w niektórych chmurach, zwłaszcza chmurach typu morskiego i najczęściej to się zdarza w strefach mórz ciepłych, znajdują się, to te kryształki to pochodzą z nauczu kryształki soli morskiej, pochodzące od wyparowywania kropel rozbryzgów wody morskiej. One się dostają do powietrza, są unoszone z prądami pionowymi do góry, dostają się do chmur i tam na nich mogą się tworzyć duże krople, tak duże, że mogą uruchomić ten proces powstawania kropel dużych opadowych.
I on zachodzi bardzo prędko, ale jest teraz kwestia odpowiedniej proporcji tych dużych kropli, tych zarodzi opadu. Bo jeżeli ich jest za mało, to oczywiście wielki deszcz z tego nie spadnie. Natomiast jeżeli jest ich za dużo, to wtedy ta dostępna woda chmurowa, zgromadzona w postaci tych mikroskopijnych cząstek chmurowych, rozłoży się na dużą ilość małych kropli, które no, będą musiały być małe z tej racji, że ta ilość wody jest ograniczona. I one po prostu nie dolecą najczęściej do ziemi, tylko w postaci takich charakterystycznych smug, które czasem pod chmurami widać, wyparują w powietrzu i opadu nie będzie. A nawet jeżeli tak doleci do ziemi, to go będzie niedużo. Więc na to, żeby chmura dała efektywny z naszego punktu widzenia opad deszczu, no to musi być odpowiednia liczba tych dużych kropel zarodziowych. Mniej więcej 1-2 na litr powietrza, to jest chmurowego, to jest taka proporcja dobra. Ale ten mechanizm, o którym w tej chwili mówiłem, on się nazywa w żargonie fizyków atmosfery mechanizmem ciepłego deszczu, występuje przede wszystkim w ciepłych, w strefach subtropikalnych i tropikalnych. W naszych szerokościach geograficznych uważa się, że około 10% letnich opadów prawdopodobnie jest spowodowane tym mechanizmem ciepłego deszczu, aczkolwiek dokładnie to tego nikt nie wie. W naszych szerokościach geograficznych, a w dużym stopniu również w połowie przynajmniej opadów obserwowanych w strefie tropikalnej, działa inny mechanizm, związany właśnie z obecnością lodu w chmurach. Ten proces pojawiania się lodu w chmurach, jak mówiłem, jest rozłożony. One się zaczynają gdzieś przy minus kilku stopniach. Znacznie jego ilości są około minus 15, a powyżej minus 20 to już jądra zamarzania są na tyle efektywne, że prawie cała woda jest zamrożona. I warto tutaj wiedzieć, że takim najlepszym jądrem zamarzania jest po prostu kryształek lodu, pochodzący, te tam się może, prawda, znaleźć. Część kropli może zamarznąć pod wpływem kontaktu z mineralnymi jądrami zamarzania, ale jeżeli narastający na nich lód ulegnie fragmentacji, to te fragmenty lodu zadziałają jako bardzo skuteczne jądra zamarzania w stosunku do innych kropelek i ten proces zamarzania chmury może nastąpić niemalże lawinowo. Ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest dość złożony proces i są różne subtelności z tym związane, ale może dla nas one nie są takie ważne. Istotne jest to, że jeżeli w chmurze, w której jest i obok siebie i lód, i woda, to termodynamika parowania jest tego rodzaju, że kropelki będą parowały i to dosyć szybko, natomiast ta wyparowana z kropelek woda będzie się osadzała, będzie resumidowała na kryształkach lodu. I w takim wypadku, jeżeli tych kryształków lodu nie ma za dużo, to one mogą w ten sposób urosnąć do bardzo dużych rozmiarów. Czy bardzo dużych, to znaczy też w skali chmurowej rzędu, powiedzmy, milimetrów. I takie kryształki lodu, czy to w postaci gwiazdek śniegowych, czy to grudek, takiego nieregularnego lodu, bo i takie się obserwuje w chmurach, zaczynają opadać, zderzają się z kropelkami przechłodzonej wody, która natychmiast wypada, zamarza po takim kontakcie, pod warunkiem, że niecały, wydzielający się utajone ciepło zamarzania zdąży być odprowadzone. No i w ten sposób bardzo szybko powstaje, czy to ziarno krupy tak zwanej śnieżnej, czy ziarnko gradu. To może urosnąć do olbrzymich rozmiarów. Czasami obserwowane są gradziny, czasem, które mają parę kilogramów wagi. Rzadko, co prawda, ale powiedzmy gradziny wielkości orzecha laskowego, czy nawet włoskiego, nie tak wcale rzadko są obserwowane na Ziemi. I takie właśnie duże płatki śniegu, potem się mogą sklejać, prawda, te kryształki lodu w wyższych temperaturach do formy płatków śniegu, mogą z chmur wypadać i w zależności od tego, jaka jest temperatura
warstwie przyziemnej albo topnieją po drodze i spadają w postaci deszczu, albo nie zdążą stopnieć i opadają w postaci opadu stałego, śniegu, krupy, gradu, prawda, czy innych podobnych form opadowych, które są obserwowane. No i tutaj właśnie otwiera się możliwość oddziaływania, polegająca na tym, że tymi procesami jesteśmy w stanie do pewnego stopnia sterować, gospodarując odpowiednio jądrami kondensacji i jądrami zamarzania. Same jądra są bardzo małe i masa substancji, z których one są utworzone, nawet w przypadku oddziaływania na dość dużych obszarach, na dużych mur, nie musi być wcale wielka. Pierwsze eksperymenty w tym kierunku zmierzające były przeprowadzone w końcu lat 40. ubiegłego wieku. A zaczęło to się bardzo prosto, mianowicie w laboratorium amerykańskim pewnym, należącym do Bella, robiono jakieś eksperymenty, do których potrzebny był tak zwany suchy lód, zestalony dwutlenek węgla, który był przechowywany w normalnej chłodziarce elektrycznej. I ten badacz zauważył, że jeżeli jest w lodówce tak zwana para unosząca się i skontaktuje się z tym, ma kontakt z tym kostką suchego lodu, ponieważ tam temperatura spada do minus 70 stopni w jego sąsiedztwie, te kropelki wody zamieniają się w kryształki lodu. To bardzo dobrze widać w świetle, bo one zaczynają iskrzyć wtedy, tak jakby odbłyski na tym lodzie są inne niż na wodzie. Takie małe iskierki jak się pojawiają, zresztą można obserwować w mroźne dni, jak taka zamarznięta mgła opada w promieniach słońca. Też takie iskierki jakby się pojawiają w powietrzu. No i wobec tego przyszło do głowy, że można by spróbować wprowadzić taki suchy lód do chmury i zmusić taką chmurę, która nie daje opadu, zmusić do tego, żeby dała opad śniegu. Taki eksperyment przeprowadzono z bardzo spektakularnym efektem, dlatego że ten suchy lód sypano z samolotu i na trasie tego samolotu powstał w chmurze stratus czy stratocumulus, to w arktycznych warunkach, w zimie, taka pas wolny od chmury, wolny od mgły, wypadł śnieg i chmura zniknęła na tym obszarze. No więc to wywołało ogromny entuzjazm i nadzieję, że uda się tą techniką posterować pogodą, posterować opadami w ten sposób, żeby na przykład zapewnić deszcz w obszarach rolniczych wtedy, tam gdzie był potrzebny, a może zapobiec, czy opady śniegu w górach, w obszarze, w których potrzebna jest woda w lecie do napełniania zbiorników retencyjnych i obsługi elektrowni wodnych, że tu będzie można gospodarować jakąś tą wodą opadową, a może będzie można zapobiegać jakimś katastrofalnym zjawiskom, które się wiążą z rozwojem chmur, no bo energia chmurowa w dużym stopniu się bierze właśnie z kondensacji i z zamarzania, z wydzielanych czy pochłanianych ciepłu, tak zwanych przemian fazowych. Rzeczywiście nastąpił w latach 50. ubiegłego stulecia gwałtowny wybuch, można powiedzieć, aktywności w zakresie tego typu oddziaływań na pogodę. W Stanach Zjednoczonych powstały firmy komercyjne, zresztą część z nich istnieje do tej pory, które oferowały swoje usługi farmerom w zakresie wywoływania opadów. Zresztą powodowało to często spory o kradzież deszczu, prawda, jednemu farmeru, oczywiście jak na jednym polu spadło, a u sąsiada nie spadło, no to była kwestia, że podebrano, prawda, tą wodę. Także kilka stanów amerykańskich, tych rolniczych, wprowadziło w ogóle specjalne regulacje prawne dotyczące
właśnie takich oddziaływań. Efekty były bardzo spektakularne, jeżeli chodzi o poszczególne chmury. One się rzeczywiście rozpadały, czy bardzo gwałtownie rozwijały, bo wprowadzenie takich substancji powoduje oczywiście zamarzanie, wydzielanie ciepła utajonego zamarzania, energia chmury wzrasta, więc są różne takie właśnie bardzo efekty spektakularne w pojedynczych chmurach, ale były coraz większe wątpliwości co do tego, czy to wszystko rzeczywiście działa skutecznie w takiej trochę większej skali. Czy rzeczywiście w sumie tej wody opadowej przybywa tyle, ile by się chciało? Czy to nie jest czasem tak, że właśnie najwyżej trochę się zmieni rozkład tych opadów, ale w skali trochę większej to nic się nie dzieje, a może nawet dzieje się gorzej. Bo jak zwracałem uwagę, jeżeli tych jąder, na których się gromadzą krople wody, czy cząstki opadowe ogólnie rzecz biorąc, jest za dużo, to wtedy się może okazać, że opad będzie mniejszy, niż by był, gdyby tego oddziaływania nie przeprowadzano. No, okazało się, że tutaj jest bardzo trudno zarówno dokładnie przewidzieć, jaki będzie efekt tego oddziaływania, i również bardzo trudno jest ocenić, jaki był efekt oddziaływania, dlatego że opad jest niesłychanie zmiennym zjawiskiem, i bardzo trudno czasem rozstrzygnąć, czy zmiany, które są obserwowane, są zmianami spowodowanymi oddziaływaniem na chmury, czy też fluktuacją zupełnie naturalną. Wymaga to niezwykle skomplikowanych organizacji, bardzo skomplikowanych pod względem logistycznym eksperymentów z tego rodzaju oddziaływaniem i bardzo skomplikowanych analiz statystycznych, których jak dotąd udało się przeprowadzić w bardzo niewielu przypadkach i ich wyniki nie były specjalnie przekonywujące. Jak to zwykle ze statystyką jest, prawda, są różne wątpliwości co do wartości tych wyników.